Kurde, ciągle w pierwszym momencie cię nie poznaję i zastanawiam się, która z moich znajomych lasek ma takie nogi. No, dzięki. Skoro ci tak podoba, mogę je częściej pokazywać. Zuza, czy ty ze mną flirtujesz? No, może, może. Kurczę, nie wiem, co się z tobą stało, ale ta zmiana mi się bardzo podoba. Kurczę, nie wiem, czy powinienem się to mówić, ale chyba nawet jesteś ładniejsza niż Nadia. Naprawdę? Oso... Zuza? A, Kamil? Super. Stary! Ej, poczekaj, stary! Nie odzywaj się! To nie jest tak! Posłuchaj mnie! Poczekaj! Co chcesz? Stary, to ona mnie pocałowała, no. Nie, no fajnie. A co miałem zrobić? Miałem tego po prostu odepchnąć. Zobacz, jak ona się wydaszczyła! Dobra, nie moja sprawa, wiesz? Stary... Jezu, co ja zrobiłam? Nie wiem, co się ze mną stało. Chciałam tylko znowu usłyszeć, że jestem ładna. Mam nadzieję, że tylko Nadia się o tym nie dowie, bo Kamil i tak na mnie nie leciał, więc w sumie żadna różnica. Nadia i Ewa są zadowolone z metamorfozy koleżanki. Dziewczyny szukają jej. Hejka, Kamil, no i jak tam poszło? Dzięki, że mnie tak wystawiłaś, wiesz? Co? Gadałeś z Zuzą? Nawet nie musiałem. No tak, od razu założyłeś, że się z tobą nie umówi. Tak jak Zuza po prostu założyła, że nie chcesz się umówić z Ewką. Nie no, jesteście niemożliwi. Ona się całowała z Tymonem, rozumiecie? Że niby co? Tak, spotkałem ich, jak się całują. A trochę głupio się w takiej sytuacji pyta laskę, czy się z tobą nie umówi. Nie, no ja nie wierzę. Spokojnie, no sorry, ja nie wiedziałam, myślałam, że ona na ciebie leci. Tak, to najwyraźniej się na Tymka przerzuciła. A tam nie było żadnych niedopowiedzeń. Po prostu się całowali. Nie, sorry, ja nie mogę. Nadia, zaczekaj! Całowałeś się z Zuzą? Proszę? Pytam, czy całowałeś się z Zuzą? No tak, ale ona mnie pierwsza pocałowała. Nie no, jesteś świnią, wiesz? Uczennice są złe i nie rozumieją, dlaczego Zuza tak się zachowała. O, tutaj jest nasza najlepsza przyjaciółka! Ja? Masz mi natychmiast oddać moje córki. No, ale Nadia, proszę! Całowałaś się z Tymonem? No tak! Ale co? Przecież dobrze wiesz, że mi się podobał. Nawet byliśmy już umówieni. No, ale on powiedział, że jestem ładna. Nie no, to sobie jaja robisz. Zuza, ty się chyba musisz leczyć. Chłopak ci powiedział, że jesteś ładna i od razu musiała się z nim całować? No, ale wy nie wiecie, jak to jest. Jak to jest poderwać kolesia, który podobał się twojej przyjaciółce? Nie no, masz rację, nie wiemy. I co, było warto? Bo wiesz, że zrobiłaś totalne świństwo Nadii i straciłaś Kamila. No, ale wiem, że wam się okropnie w stosunku do Nadii. No i szkoda, że o tym wcześniej nie pomyślałaś.